tego człowieka, że on tutaj jest duszą tej zawodu. Na terasie złapak jak nie wiadomo kto. No, prawie to jak ja, to ja tylko gadam, to on tylko czapeczkę pyka, się stresuje, ja sobie gadam, a jak? No. I jedyneczka, na czyściutko. Nie już przejechał jedynki? Nie. A, no to dawaj tutaj jedynkę. A, ona jest po skozie z tego, tylko ja tu piosenka nie widzę, dobra. Tak, żebyście Państwo jeszcze mieli jazdę, tak samo jak w zawodach skokowych. Czerwona karteczka jest po prawym ręku i tak to ma zawodnik minąć. Jeżeli pomyli, przejdzie z drugiej strony, to jest błąd. To dosyć poważny. I 10 punktów. Także zawsze to czerwone, to na prawą łapkę. Jak ktoś tak jak ja jest mańkutem, to ma z tym problem, albo jest oburęczny, ma jeszcze większy problem. No, ewentualnie ma wtedy luzaka, który robi za GPS i pomaga. Dawaj, dawaj to. A teraz pytanie do Państwa. Kto mi odpowie? Mamy takiego kowala Romka, który jeździ za przęgi. I ciekawy jestem, kto Państwa odpowie. No paru już zna tę odpowiedź, ale jest trzymana w ścisłej tajemnicy. Czym się różnił Ramzes II od kowala Romka? Różni się wszystkim, przede wszystkim pozycją. A teraz drugie pytanie. A jaką mieli cechę wspólną? Oprócz tego oczywiście, że Ramzes II i kowala Romek jeżdżą za przemiami. Co, zamotaliście się troszeczkę, tak, dzieciaczki? O, tak myślałem, że to się bez błędu nie obejdzie, no ale dobra. O tak, drugi na poprawkę, żeby nie było. O, trzeci, no tak, to dla mnie na bis. Oni kończą. Godzina jest no taka, jaka powinna być w sumie. No powinniśmy być godzinę do przodu, a jesteśmy godzinę w plecy. No dobra, pół godziny obsłużę, dajmy spokój, no. Pół godziny nie mają. Za przęgi mamy czas. No i dobrze. Ale nas trącą. Ja cię pomogę się rozprężać. No, tak to jest, jak się kogoś pochwali, nie? Ojciec z synem przyjechali i jak nikt inny nas rzucali. Dobra. Ale tak to jest, pamiętam jeszcze jak mój wujek świętej pamięci Werner Schulen ustawił mi parkour i nie miał drągów, to sam startując trzy połamał. 15 punktów karnych, 2-10, czas w sumie całkiem niezły, ale te punkty to tutaj robią nam straszne zamieszanie. Leszczyński Krzysztof, zapraszamy.